Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żuraw.pl, a to jest kolejny odcinek z Żuraw Vloguje. Tak właściwie ten odcinek miał się pojawić gdzieś tak chyba w okolicach 1 stycznia, no ale wyszło jak wyszło i będzie, nagrywam go teraz, czyli 3 stycznia. A właściwie chodziło mi o takie małe podsumowanie roku 2013. I chciałem sobie chwilę pogadać na temat postanowień noworocznych, bo zazwyczaj każdy z nas jakieś tam swoje postanowienia zakłada na nowy rok, albo coś tam sobie planuje, że w tym roku na pewno zrobi. A różnie to z tym wychodzi. Ja szczerze, o ile dobrze pamiętam i sobie przypominam, to w roku 2013 nie zakładałem jakichś szczególnych planów na cokolwiek. Po prostu. Miałem nadzieję tylko, że będzie lepszy niż poprzedni 2012, czy był lepszy. I tak i nie, pod różnymi względami tak, pod różnymi względami nie. A pod innymi jeszcze względami był dokładnie taki sam jak poprzedni. W każdym razie, podsumowując tak ubiegły rok, to muszę powiedzieć, że czy coś mi się konkretnego, ciekawego udało zrealizować. No tak z takich marzeń, które kiedyś tam planowałem sobie zrealizować, takich, które może sobie człowiek sam zrealizować na przykład za pieniądze czy coś podobnego, no to na pewno udało mi się kupić wymarzone PlayStation 3. Tak, jeżeli chodzi o gry, to kupiłem sobie konsolę PlayStation 3 i szczerze mówiąc, kiedy już spełniłem to swoje marzenie, to jakoś tak średnio mi się na niej chce grać, tak, wolę grać na komputerze. No ale konsolę PlayStation 3 mam, jakieś tam gry na nią mam, więc w każdej chwili, kiedy tylko zechcę, mogę sobie do niej sięgnąć i pograć. No czasami tam sobie pogram, albo biorę na jakąś na przykład domową imprezę ze znajomymi, czy coś takiego, żeby sobie pograć w Tekena, czy w cokolwiek innego. Ale ogólnie przez większość czasu leży niewykorzystywana. Ale spełniłem swoje marzenie już z dawien dawna, zaraz jak wyszła, zacząłem o niej marzyć, że muszę sobie kupić i kupić i kupić. Teraz marzę o PlayStation 4, ale zanim sobie je kupię, to pewnie parę ładnych lat minie. Ale marzę. Tak, a z takich innych rzeczy, no na pewno udało mi się rozpocząć działalność na YouTube, tak w okolicach czerwca chyba. Musiałbym zajrzeć do pierwszych filmów, kiedy się ukazały. Zacząłem swoją działalność na YouTubie. Wcześniej miałem inną taką działalność na YouTubie, ale sobie już ją usunąłem. No i co ja chciałem mówić? Udało mi się rozkręcić ten swój kanał youtuberski. Istnieje do tej pory już ponad pół roku. Zaczynając od zera, już mam w tej chwili po pół roku czasu 155 widzów na dzień dzisiejszy. Znaczy oczywiście serdecznie dziękuję za subskrypcję, serdecznie dziękuję za łapki w górę, za komentarze, za oglądanie mojej twórczości. Więc to na pewno jest z takich, można powiedzieć, większych osiągnięć coś, co mi się udało zrobić. No nic wielkiego w tym 2013 roku tak faktycznie nie zrobiłem, ani dla siebie, ani tak za bardzo dla innych. No po prostu przeżyłem go tak, jak przeżyłem, ale no nie, jeszcze jeśli chodzi o podsumowanie roku 2013, zapomniałem o tym, że udało mi się rzucić słodycze, tak, i nie jadłem praktycznie słodyczy w ogóle, no tam czasami sobie pozwoliłem, bo na przykład sernik, no to moje ulubione ciasto, więc muszę je zjeść, muszę, nigdy nim nie pogardzę zawsze, jak mnie częstują, ale ogólnie nie jadłem słodyczy. Odstawiłem picie energy drinków, praktycznie w ogóle już ich nie piję od dłuższego czasu. Energy drinki, no mocno dużo ich piłem i mocno źle wpływały na moje samopoczucie. Do tego co jeszcze, no systematycznie biegam, no i udało mi się w sumie do końca tego roku schudnąć ładnych parę kilo, na tyle, że spodnie zaczynają mi spadać z tyłka. Muszę pomyśleć o kupieniu jakichś innych w trochę mniejszym rozmiarze, albo dorobić sobie dziurek na pasku od spodni. No to takie osiągnięcia mi się udało osiągnąć. Natomiast na 2013 rok mam swoje małe plany, moje małe chcieństwa, czy też moje małe postanowienia, które zamierzam spełnić, i najważniejsze z nich to jest takie, że planuję w tym roku zrobić kurs prawa jazdy, tak, bo mam 30 lat, a jeszcze nie mam licencji kierowcy, nie mam prawa jazdy i w końcu muszę tą zaległość nadrobić, muszę pójść na ten kurs i planuję w tym roku raz, że zrobić kurs, to
Mam nadzieję, że też uda się egzamin zdać w tym roku, chociaż no, nie zakładam tego na 100%, że mi się to uda w tym roku. Najważniejsze dla mnie, żeby pójść na kurs i skończyć kurs, a potem ewentualnie będę się męczył z egzaminami. I to jest dla mnie takie najważniejsze postanowienie noworoczne. Oczywiście dalej zamierzam prowadzić swój kanał na YouTube, swój kanał żuraw.pl, zamierzam go rozwijać, doszły nowe serie i mam nadzieję, że się one spodobają widzom, że wam się spodoba ich oglądanie. Troszeczkę go tam powoli rozwijam, doszła strona facebookowa żuraw.pl, na którą wrzucam wszystkie filmiki, które się pojawiają. W razie gdyby ktoś nie dostawał informacji o subskrypcjach, może zalajkować mojego fanpage'a na Facebooku i wtedy tam na pewno mniej więcej w tym samym czasie, w którym się ukaże film na YouTube, to zaraz niedługo pokaże się też link do niego na stronie facebookowej. Ewentualnie tam można się wymieniać jakimiś informacjami, tudzież będę umieszczał jakieś pisemne informacje, bo na YouTubie jest z tym ciężko. Więc to jest to. Kanał będzie rozwijany, tam dodaję sukcesywnie miniaturki do filmów, żeby to wszystko jakoś tak ładniej wyglądało. No i cóż, no takie są moje małe postanowienia, że przede wszystkim prawo jazdy w tym roku chcę zrobić. I mam nadzieję, że się to uda. O kupnie samochodu na razie nie myślę, ponieważ moim wymarzonym samochodem jest dosyć drogi samochód, dosyć droga Honda, więc no to nie tak wszystko od razu. Ale tak planuję właśnie zrobić, że planuję zdać kurs, znaczy zaliczyć kurs prawa jazdy i próbować zdać egzamin. Najlepiej za pierwszym razem albo za którymś tam kolejnym, ale najlepiej, żeby to jeszcze w tym roku się mi udało zrobić. No i cóż, a wy czy macie jeszcze swoje jakieś prywatne postanowienia noworoczne? Może podzielicie się ze mną tym, czy udało wam się zrealizować postanowienia noworoczne z poprzedniego roku, w ubiegłym, już minionym roku 2013. Czy udało wam się zrealizować swoje cele, czy udało wam się coś osiągnąć i czy macie jakieś konkretne plany, chcieństwa, marzenia, czy też właśnie postanowienia na nowy 2014 rok. Cóż, życzeń vloga na nowy rok, vloga na Sylwestra nie było, więc tutaj od razu w tym miejscu chciałem wam serdecznie życzyć wszystkiego najlepszego w tym nowym roku 2014. I oby był przede wszystkim lepszy od tego poprzedniego, oby udało się zrealizować mi oraz wam wszystkim jak najwięcej chcieństw, najwięcej marzeń, najwięcej planów, żeby wszystko się jak najlepiej układało, żeby moi widzowie, którzy w większości stanowią dosyć młodą wiekową grupę, żeby im dobrze szło w szkole, żebyście się dobrze uczyli. Pamiętajcie, nauki nie można zaniedbywać, gry grami, rozrywka rozrywką, przyjemności przyjemnościami, hobby hobby, ale nauka jest bardzo ważna. Trzeba się do niej przykładać i trzeba dosyć poważnie o tym myśleć, co się będzie chciało robić w przyszłości, ponieważ takie osoby niezdecydowane to później mają problem z tym już w dorosłym wieku, co ze sobą zrobić, co robić w życiu. No i oczywiście namawiam do tego, żeby mieć jakieś hobby, jakieś pasy, jakieś zainteresowania, ponieważ no to pomaga, dodatkowo nas w jakiś sposób rozwija i sprawia, że mamy przed sobą jakieś cele, do których możemy dążyć, bo jeżeli człowiek nie ma celu, nie ma jakichś dążeń, nie ma jakichś marzeń, które chce realizować, no to wtedy no po prostu dzieje się z nim źle, traci, można powiedzieć, sens życia, wolę walki i tym podobne rzeczy. Więc mówię, ja zaliczam w tym roku prawo jazdy, trzymajcie za mnie kciuki, dajcie łapkę w górę na zachętę. Tak, żebym jak najszybciej na ten kurs poszedł, na pewno się z wami podzielę wrażeniami z tego kursu w jakiś sposób, pewnie jakiś vlog na ten temat, jak ja to przeżywam i co robię. Na pewno, jeżeli pójdę już na kurs prawa jazdy, to moje filmy, pewnie ich częstotliwość troszkę spadnie. No ale tak to już jest, jeżeli się człowiek weźmie za jakieś przedsięwzięcia, no to niektóre czasami trzeba odłożyć na bok, ale na pewno kanału żuraw.pl nie zamknę, będę dalej go rozwijał, będę dalej bawił was swoimi filmami i mam nadzieję, takie małe chcieństwo, mało nadzieję, małe marzenie, że w roku 2014 mój kanał rozrośnie się jeszcze bardziej i ze 150 widzów zrobi się 200, 300, może nawet 500, a może nawet dobijemy w roku 2014 do magicznego, równego, okrągłego 1000 widzów. Oczywiście sobie tego życzę, aż wam życzę serdecznej i miłej zabawy przy moich filmach.
Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia i cześć. Mówił dla Was Żuraw.pl.